Dzień dobry, Krzysiu Net. Witam w drugim odcinku serii dodatków do herbat. Dziś będę przedstawiał nagietek. Używamy dokładnie płatków nagietka lekarskiego. Są one dostępne w sklepach ziołowych, zielarskich, aptekach. Kosztuje około 3-4 zł za 50 gram. To, co tutaj widać, to jest mniej więcej 20 gram, więc starczy na długo. W lato można też nazbierać, właściwie późne lato, wczesna jesień, nagietki kwitną, można też nazbierać, ale nie ma dużo tych płatków, więc jest ciężej. Teraz o smaku. Smak jest bardzo ciekawy, ponieważ jest jakby lekko miodowy, lekko kwiatowy. Jeśli ktoś nie chce mieć słodkiej herbaty, ale chce mieć właśnie ten posmak miodowy, polecam jak najbardziej nagietek, bardzo dobrze się nadaje. Ten pomarańczowy kolor jest z tych samych składników, które są składnikami w marchewce, w pomidorach. Wiele właściwości leczniczych nagietka jest anegdotycznych. Z tego, co znalazłem, prawdopodobnie działa przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Nie zaszkodzi nam, jak z innymi lekami, jak zresztą każde zioło, lepiej się skonsultować wpierw. Na szklankę herbaty, to herbata najlepiej, żeby była czarna znów, ponieważ przez ten miodowy posmak jest dość ciężki smak. Więc jednak polecam czarną herbatę, ale do zielonej myślę, że też by się nadawało w mniejszych ilościach. Do czarnej herbaty jedną łyżeczkę albo półtorej, jak ja tutaj półtorej daję, na jedną łyżeczkę herbaty, czyli ponownie jedna łyżeczka herbaty to około jedna torebka. Zalewamy wrzącą wodą. Herbata stanie się troszkę bardziej żółta, pomarańczowa, te płatki stracą kolor, więc zaparzamy około 10 minut niecałe, można zaparzać, można 5. I potem wszystko trzeba odcedzić. I polecam dopiero, jeśli ktoś dodaje cukru, dopiero potem spróbować, bo myślę, że będzie wymagane przy takim smaku mniej cukru. Dziękuję bardzo, do widzenia. Zapraszam na kolejny odcinek, może tym razem szybciej niż za tydzień. Dziękuję.